Siemano kolano, tu z tej strony Szmita, a to jest już ostatni odcinek z Need for Speed Most Wanted. Tym razem mamy pojedynek stulecia. Łysy, kurwiający, zboczony pedał Razor kontra przystojniak z trójkąta, fan motoryzacji, WT 300 stóp i walczący o sprawiedliwość Michał Szmitu Szmyt! Dobra. Bez zmiennego gadania wchodzimy. Co to znaczy, frajerze, wyścigi? Jakie są wyścigi? Próba prędkości, track, sprintor i sprint. Let's go! Masz coś przejebane! Przejebane! Kopelat mija. Pedał. Dzięki. Nara. Bardzo kurwa mać chętnie. Ja. No to ja tym z kurwami. Dobra, gdy jeszcze śmiga na później. To na intro. Wybaczcie, że wczoraj... No kur... Wybaczcie, że wczoraj odcinka nie było, ale po prostu przez cały dzień byłem zajęty. Najpierw musiałem robić lekcję, a potem podjechałem do kościoła. Potem jeszcze szukałem prezentu dla moich dwóch ukochanych dziewczynek. Pierwsza to jest taka, a druga to jest Natalka. Od pewnego czasu, parę ci do niej mamy większą sympatykę. Po prostu ja chcę odbudować z nią relację. A zresztą, tak jak powiedziałem w poprzednim odcinku z Eurotracka, Kirie, że ona ma tą głęboką w dupie. Po cholerę, że się sobie przyzna. Ja mamy przejebane w domu, że... Że jak skończyła się jej wyprowadzka z Wrocławia... Teraz ciągle mówię chujowe, przepraszam. Nie no, to trochę gorzej wyszło. Oh, fuck. Yeah. Teraz track. Panie, miej mnie w swojej opiece. Żebym się nie porozbił. Ani się nie przegrywa. Okay.
Trochę też rozjebał imprezę. No to to trzech razy sztuka. Omijaj, oj. Boże. To jest jedyny wyciek, którym cały postęp pójdzie się w pizdu. Czyli właśnie teraz. Przednik mi przychodzi. A pozostałych się spierdoli. Ale zajebiście się romowało. Dobra, lepiej będę uważny. Lewo, prawo. Omijaj TVN. Ja. No. Ja. W końcu. Przez ponad 2 minuty się zmęczyłem. Dobra, teraz jest sprint. Jest. No i co, Razor? Się oszukiwać. Ja to robię wszystko uczciwie. No i co? Jaki tchórz. Ja nie...
Zbiera się. O nie, to my razem nie przeda. No, wyprzedź tylko... Bedała. No, wyprzedź. Łemka. Skoro jesteś... Nie no, dobra, pierdolę. Chciałem to zrobić, jak zwykle to robię z pałami. Bo z pościgów. Co to było? Serio? Trzy koła? Chyba cię posyrało to resztę. A dobra. Dość marudzenia i jedziemy. Kurwa, żałuję, że ten wóz kupiłem. Wydałem ponad te... pół bańki. Ja może sobie przypomnę. Ile? Przepraszam bardzo, ale po prostu... A, no tak. Co ja wam powiedziałem? A, okej, przypomniało mi się. Ja po prostu się chciałem odpocząć. Nie miałem warunku jak nagrać. Nie miałem. Czemu? Pociągę, ale... Ta mała, wkurwiająca siorka... Ciągle oglądała film, od rana do wieczora. A mnie nie było przez południa. Bo najpierw byłem w kościele, a potem szukałem prezentów. No. Christe Eleison. Zaraz mi ten frajer mnie wyprzedzi. Wal się. Bala się. Przynajmniej nie chcę to ostatnie okrążenie.
WF. Oddawaj, kurwo, moje BMW. Co moje? Nasze BMW. Mojej widzów. Jaki tchór się zahamował. Ja od czasu do czasu, gdzie jest tak cholernie ostre zakręty, to hamuję. Zbieraj się. Jaki lamus i jeździ dookoła. LOL. No to mam przewagę. Chyba zablokowałem mu drogę do tego skrótu. O, no. No zetereszaj się, zaraz mnie ten łysygnuj mi wyprzedzi. Ja. Teraz sprint. Naucz się kurwo pogodzić się z porażką. Ale zapierdala. No. Jaki kapał z chama. Wszyscy w dwóch światach. I wirtualnym. I rzeczywistym. Są chamy. Przeciwnicy w wirtualnych grach są chamscy. Słońce jest chamskie, pogoda jest chamska. A sprawy rzeczywistości. To nauczyciel jest chamski. Ta kurwa szalonkowska jest chamska.
pistola mi wkurwiła. Kiedyś pożałuję ten gnój, że raz pierwszy podniósł na kogoś rękę. Oj, pożałuję. Ale nie ode mnie. Nie, nie, nie. O środku, kurwa. O środku. Nie no, ma chyba jakieś 17-18 lat. No, zbieraj się. To zaraz mnie ten... Puh! Razor mnie wyprzedzi. Dlatego Kevina jest bardzo podobny ten... Razor! Błagam, nie rób mi tu. Oj. Dobra, nie do muzyki. No zbieraj się. Nie! Replay. No i tak się kończy. Ciągłe używanie spowalniacza. A spowalniacza się używa w każdych wypadkach. W wszelakich wypadkach, jak na przykład gdzieś się rozsypia blokady. A nie co... Co każdy zakrętasy... Nara. I wpisuj, wylądował. Po cholera się to resetował, brzmi tu. No, ja przepraszam się bardzo, ale po prostu mi się odpierdoliło. Odpierdoliło? A się musi się zmarnować dodatkowe 4 minuty, żeby z tym łysym cwelem ścigać. Dobra, spokój. Weźmy się, nie kłóćmy. Tylko pokonajmy tę oszukańską kurwę. To jest. No to napierdalaj. Nawet bez spowalnienia czy się da? Da. Nie no, mam ochotę zrobić taki challenge, czy chociażby jeden wyjść, jeden jedyny zrobić bez spowalniacza. Dla mnie to trochę będzie trudne. To do pierwsze, a to drugie wykorzystywałem już cały limit. Tylko ledwie 3 gry z serii Need for Speed posiadają spowalniacze. Czyli Most Wanted, Carbon i Adam Cowell. Chyba już przypominam taką sytuację, że miałem kilka wyścigów bez spowalniacza.
Tak więc po chuj się zamawiał ten cel. Stój! Halt! Będę to spowalnie zostawiał. Zbieraj się, zaraz ta łysa menda mnie wyprzedza. Mnie wyprzedzi. Teraz na tą okazję. Lewo, w lewo, w lewo. Motherfucker! No i co? No i co? No i co? 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 Bardzo chętnie. Łokieć, pięta i nie ma klienta. No właśnie, to już jest koniec. Ale harda suka. O ja pierdolę, naprawdę to jest suka. Policyjna ta dodatek. JP 100%. Dzięki Mia. Dziękuję, do widzenia. Dzień dobry. Kupelat Klo, Kros. Najlepszy tekst ever! Dzięki! Przypomniał mi się takie filmy Leony Zawodowiec. Tam mamy scenkę tak na dowód. Dobra, to śpierdolenie robota czeka. Co jest? Hey, Hotshot. Hey, thanks for helping us out. Nie mam za co. I've been able to pick up every blacklist racer thanks to you. Now I'll take that into consideration if you give yourself up. So what's it gonna be? Sorry, ale tyle mam do powiedzenia. Pójdź w dupę, Migusie! Tu raz i dwa. Jebać policję. Dziękuję, do widzenia. Żegnam pana. This is fucking 5? Chyba 6, a nie 5. Co się twórcą mnie się pomyliło. Tylko... O jest. Dla mnie to robienie nieporządku. Ja kocham ten wózek. Pomimo, że jest kura dla teresiarzy jak ja. Dobra, weźmy niepierdolmy, bo mogę być chyba schytany. Jeb tu, jeb tu. Nie, dla mnie to trochę dziwne. Szukać tych pieseł mi wpieprza w każdą tę rogę. Ale okej. Bez ryzyka nie ma zabawy.
mamy? Czarna kurtetta? Taki w levelu jest. Dobra, może zjedźmy do naszej starej, ukochanej autostradki w rozwód. W rozwód? Jezu, ile czasu tego silniczka nie słychał. Ponad rok czasu. Gdyby nie ta łysa sądowa, kurwa. A, zobacz. Co się sam? Haha! Widziałem! Kurna, co każde 10 minut, 10 sekund kolczata. Ale przepraszam bardzo, im wyższy level zainteresowania psiarskich, tym bardziej przejebany. No przepraszam bardzo. Taka jest natura. Nie no, nie da rady przed nimi uciec. O! Siema, co jest? Okej. Co kurwa? Ty! Stra dziecka z dziro. O! No, no to zajebiście, zjeżdżamy do mostu. Tam, no nie wiem gdzie on jedzie, ale się dowiem. Tak więc podstanowiono, jedziemy do tego mostu. Tylko sobie robimy tak średnie cowanie, tak. Dookoła miasta. Dzielnic. Teraz.
streszczaj się. Zawsze i wszędzie policja jebana będzie. Zawsze i wszędzie policja jebana będzie. Zawsze i wszędzie policja jebana będzie. DSSR KO motherfuckers. Jeb się cross. Ale na razie się spoko. No, jedziemy czy nie? Nie. O! O ja pierdolę. No. O. Seria prób. Wystarczy mi 2,5. Dziękuję. Jezus Maria. PRG się sesera mnie się to sobie robię. No, to już jest finito? To czuję, że tak. No dobra. Mała ocena końcowa. Co mnie się podoba? Klimat. Przede wszystkim klimat. Wciągająca rozkrywka. Sporo policji. Kamienia milowe. Niezła fabuła. Co mi się nie podoba? Póki co to nic. Grę oceniam 10 na 10. Dobra, tak więc skończymy serię z Need for Speed Most Wanted i zobaczymy się, mam nadzieję, w kolejnych. Jeśli film wam się spodobał, to podajcie łapkę w górę. Jeśli chcecie być napiszący, to postawcie suba kanału. No nie wiem, pomyślę sobie, jaką serię chcecie. Pomyślałem sobie nad dwiema. Pierwszy to jest NWS Hot Pursuit. A to drugi też Need for Speed, ale chyba Pro Street albo Shit. Nie wiem. Jaką chcecie dodatkową serię? Czy wyścigówki, czy strzelanki? To podajcie mi w komentarzach. Tak więc życzę wam wesołych świąt i do kolejnych. Nara. Jezus Maria.